Dzień dobry, Marlena Siok, Mazowsze, wiadomości z regionu. A oto co dziś w programie. Certyfikaty dla cennych zabytków. Ponad 3 miliony na zieloną energię i wymianę pieców w mazowieckich domach. Powiat płocki rusza z przebudową i remontem 4 dróg. 16 zabytkowych budowli w subregionie radomskim i 21 z okolic Warszawy uzyskało certyfikat cenny zabytek. Oznaczone nim obiekty mają wyjątkowe znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Dlatego otrzymały miliony złotych dofinansowania na remonty z samorządu województwa mazowieckiego. Zabytkowy budynek Rogatki przy ulicy Malczewskiego w Radomiu czeka gruntowny remont. Odnowione zostaną m.in. zewnętrzne i wewnętrzne tynki, w tym elementy wystroju sztukatorskiego. Wszystko po to, by miejsce mogło służyć radomskiej kulturze. Wiedząc, jak ważny jest to obiekt dla mieszkańców Radomia, samorząd Mazowsza wsparł jego modernizację kwotą 60 tysięcy złotych. Cieszę się, że obiekt Rogatki, który służył na potrzeby Wydziału Sztuki, teraz również będzie służył dla sztuki. Będziemy ogłaszać konkurs na to, kto będzie prowadzić ten obiekt. Będzie na pewno te 60 tysięcy złotych ważnym wkładem. Rogatki przy ulicy Malczewskiego to jeden spośród 16 zabytków, które uda się wyremontować w subregionie radomskim. Wśród nich są m.in. remonty elewacji budynków mieszkalnych i kościołów, wymiana pokrycia dachowego czy prace konserwatorskie. Kamienica powstała na przełomie chyba XVIII i XIX wieku. Jedna z pierwszych, mocno zdobiona, także jest to w ogóle jedna z najpiękniejszych ulic w Radomiu, ulica Moniuszki. W tym roku złożyliśmy dofinansowanie na zrobienie izolacji ścian pionowych piwnicy i drenażu, żeby usunąć wilgoć, która jest w kamienicy. Należy jeszcze wykonać elewację z tyłu i oficynę. Stropy zostały wymienione, więc część prac tych największych została wykonana. Na tą chwilę brakuje jeszcze okien z tyłu i w oficynie, i w elewacji tylnej kamienicy. W sumie do powiatów radomskiego, przysuskiego, lipskiego i białobrzeskiego trafi blisko 1 000 000 złotych. W tym roku 6 milionów złotych, które wygenerowaliśmy w ramach budżetu samorządu województwa mazowieckiego, co dało możliwość zrealizowania 83 inwestycji właśnie w zabytki. Bardzo serdecznie wszystkim beneficjentom gratuluję i cieszę się, że te nasze perełki mogą uzyskać takie dofinansowanie. Mam nadzieję, że w przyszłości również będą mogły sięgać po te środki. Z kolei w Warszawie i okolicznych powiatach Dawny Blask odzyska aż 21 obiektów, w tym m.in. ten, klasztor przy ulicy Freta 10. Wsparcie w wysokości 90 tysięcy złotych pozwoli na wykonanie ratowniczych prac konserwatorskich fundamentów klasztoru. Na mapie, myślę, Warszawy, zabytków warszawskich, jakoś ten klasztor świętego Jacka mocno wpisał się w tę mapę tych zabytków i myślę, że to jest jedno z takich ważniejszych miejsc. Tutaj wiele rzeczy dokonało się w tym miejscu i wiadomo, historia, zwłaszcza XX wieku, nie była przychylna dla tego miejsca. Klasztor został właściwie w 90% zburzony, odbudowany całe szczęście w miarę w pierwotnej bryle. No jednak właśnie cały czas, wiadomo, lata 50., 60. pokazały, że i materiały, i inne rzeczy nie były tak wytrzymałe. Trzeba na nowo rzeczywiście tutaj podejmować różne inwestycje. I tak oto obiekty z Warszawy i okolic będące wizytówką regionu otrzymają blisko 1,5 miliona złotych. Ratujemy część marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, czyli MDM-u, Plac Konstytucji 4. To jest samo centrum Warszawy. Stan tego budynku był bardzo, bardzo zły, ze względu na to, że no niestety piaskowiec ulega degradacji, którym była obłożona elewacja. No i w ogóle związane wszystkie poczynania graficiarzy, jakichś tam, prawda, niszczycieli takich domorosłych warszawskich, i to spowodowało, że niestety musieliśmy zacząć remont elewacji. Akurat mieliśmy szczęście, że dostaliśmy właśnie dotację od Urzędu Marszałkowskiego, co nam będzie bardzo pomocne. W tym roku otrzymaliśmy wniosków na 26 milionów złotych. Różnorodne prace, różnorodne olbrzymie potrzeby, dlatego staramy się jako Samorząd Województwa Mazowieckiego włączać w ten
ten cykl odtwarzania, ratowania zabytków mazowieckich. A gdy prace remontowe i konserwatorskie zostaną już wykonane na zabytkowych materiałach, pojawią się świadectwa wartości historycznej, kulturalnej i architektonicznej dla regionu. Mowa o certyfikatach Cenny Zabytek, przyznawanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Mieszkańcy gminy Sadowne, Kosuflacki, a także gminy Tłuszcz wymienią stare piece i kotły na nowoczesne źródła ciepła. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekty te otrzymały wsparcie w wysokości ponad 3 milionów złotych. Pani Ewa, mieszkanka Tłuszcza, decyzję o zmianie starego pieca na automatyczny gazowy podjęła w ubiegłym roku. Chcąc zatroszczyć się o ekologię i domowy budżet, postanowiła także na swoim domu zamontować instalację fotowoltaiczną i choć od wprowadzenia zmian minęło zaledwie kilka miesięcy, efekty już są widoczne. Jeśli chodzi o piec, no to wiadomo, jest to bynajmniej bardzo wygodne, czyste. Nie ma tego, że tak powiem, pyłu, który tam się pojawia z jakiegoś węgla i tak dalej. Ja obok pieca mam pralkę, w której piorę i mówię, no nie ma naprawdę bałaganu żadnego. No a jeśli chodzi o tą fotowoltaikę, no to gdzieś tam jesteśmy trochę samowystarczalni, tak? Wiadomo, że częściowo produkujemy sobie prąd sami. Uważam, że jakby te źródła odnawialne, no to jest przyszłość, tak? No trzeba dbać o środowisko. Do pani Ewy dołączają kolejni mieszkańcy Tłuszcza. Gmina otrzymała blisko 1 700 000 unijnego wsparcia na wymianę starych pieców i kotłów na nowoczesne źródła ciepła. Przy okazji jeden budynek mieszkalny wielorodzinny, będący w zasobie gminy, zostanie poddany termomodernizacji. Nie jest to pierwszy projekt. Niedawno zakończyliśmy realizację projektu, w którym były wymieniane też źródła ciepła, ale również były montowane instalacje solarne i fotowoltaniczne. Znajdujemy się dość blisko Warszawy i wieją zachodnie wiatry w większości, no to jakość powietrza nie jest zbyt dobra, ale oprócz tego no nasi mieszkańcy jeszcze nie wszędzie mają ekologicznie źródła ciepła i to też między innymi ma służyć poprawie jakości powietrza. Projekt zostanie zrealizowany w ramach konkursu z działań 4.3 – redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Dzisiaj bardzo głośno mówimy o tym, jak ważne jest dbanie o nasze powietrze, a nie dajemy instrumentom mieszkańcom do tego, żeby mogli razem z nami wszystkimi walczyć o to czyste powietrze. W związku z tym w ramach regionalnego programu operacyjnego były 2 nabory wniosków i właśnie dotyczyły wymiany nośników ciepła dla osób fizycznych i dla jednostek samorządowych. Wszystkie projekty dotyczące zarówno odnawialnych źródeł energii i dotyczące właśnie wymiany nośników ciepła cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Na ekologię i czyste powietrze stawia także gmina Sadowne i Kosuflacki. Projekt będzie realizowany w 133 gospodarstwach domowych. Wsparciem w zakresie wymiany źródeł ciepła zostaną objęte budynki, w których nie ma technicznej możliwości przyłączenia się do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w 47 mazowieckich domach pojawią się instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. Myślę, że to jest dobry początek, tak? To będzie pilotażowy projekt, który pokaże naszym mieszkańcom, że można, że jesteśmy w stanie to realizować i że te urządzenia rzeczywiście, to będzie taki namacalny dowód na to, że jesteśmy w stanie je po prostu wymieniać dla naszych mieszkańców. 3 lata temu chyba zamontowaliśmy czujnik jakości powietrza i wtedy już mieliśmy informację, że z naszym powietrzem, pomimo tej zielonej gminy, nie jest aż tak dobrze. Wiadomo, że okres zimowy, większe nasilenie tych palenisk, które pracują, pokazywały nam niejednokrotnie ten czujnik właśnie, że z naszym powietrzem nie jest najlepiej i to był dodatkowy impuls informacyjny z naszej strony dla naszych mieszkańców. No i mieszkańcy oczywiście odpowiedzieli pozytywnie na nasz apel i prośbę, że możemy taki projekt dla nich realizować. Współpraca się opłaca. Projekty takie realizowane wspólnie z innymi gminami dają i punkty do tego, żeby projekt przeszedł. Była dobra ocena tego punktu, jak również no, jeżeli się coś dzieje w 2 gminach sąsiedzkich, to i społeczeństwo to dostrzega i jest to dobrze widziane. W naszej gminie będzie realizowane 32 projekty. Było to związane bardzo mocno z tym, że do Kosowa przyszedł w tym roku gaz. W miesiącu styczniu pierwsze zakłady, pierwsze instytucje zaczęły korzystać z gazu i wszystkie instalacje piecowe, czyli te piece będą wymieniane w 90% na gaz.
bo to jest no, chyba najlepsze źródło energii i najtańsze. My jesteśmy taką gminą przemysłową, powiem, miastem przemysłowym bardziej, ale gminą taką rolniczą, typowo rolniczą, która ma duże walory turystyczne i dlatego też chcemy zachować tą naturę, żeby po prostu mieszkańcy mogli tutaj korzystać, rozwijać oczywiście przy tym turystykę. Projekt otrzyma przeszło 1 400 000 złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Bardzo ważny projekt, bo projekt, który dopełnia projekt, który wcześniej podpisaliśmy na odnawialne źródła energii tutaj dla gminy Sadowne, na fotowoltaikę. To był projekt podpisany rok temu na 10 milionów złotych. Teraz 1 400 000 trafia do dwóch gmin. Bardzo ważny projekt, bo na wymianę pieców, na solary, na fotowoltaikę, a więc projekt, który bezpośrednio służy mieszkańcom, ochronie środowiska, a co najważniejsze, jest też takim dobrym modelem pokazywanym na zewnątrz, że kiedy chronimy środowisko, kiedy dbamy o to środowisko, to w tym momencie dbamy o nasze zdrowie, dbamy o naszych mieszkańców. Po zrealizowaniu projektu w gminie Sadowne oraz Kosów-Lacki nie tylko poprawi się jakość powietrza poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla, na zastosowaniu ekologicznych rozwiązań zyskają także mieszkańcy poprzez mniejsze koszty związane z ogrzewaniem i zużywaniem energii. Jeśli jest taka możliwość, to trzeba korzystać, jestem tego zdania. W tym roku miałam wymieniać, niestety muszę przełożyć na następny rok i też biorę pod uwagę właśnie ten system ekologiczny. Gmina Sadowne jest obszarem atrakcyjnie turystycznym ze względu na położenie w Nadburzańskim Parku Krajobrazowym oraz w obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski. Ponadto na obszarze gminy są zlokalizowane dwa obszary Natura 2000, Ostoja Nadburzańska oraz Dolina Dolnego Bugu. Dlatego dbanie o jakość powietrza jest dla gminy szczególnie ważne. Pełnią istotne znaczenie w ciągach komunikacyjnych powiatu płockiego. Ponadto ich stan ma także wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Mowa o 4 drogach, które wymagają natychmiastowej modernizacji. Już niebawem będzie to możliwe, gdyż na ten cel powiat otrzymał w sumie ponad 5 milionów wsparcia z budżetu Mazowsza. Powiat płocki, Drobin i Bielsk to kolejne samorządy, które już niebawem wybudują i wyremontują istotne dla nich drogi. W sumie 4 projekty otrzymały dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Założyliśmy, że każdego roku do tego programu, zresztą obejmującego nie tylko drogi, również inne inwestycje ważne pod względem rozwoju, takie jak powierzchnie inwestycyjne czy strefy aktywności gospodarczej, ale też również inne ważne inwestycje z punktu widzenia gmin i powiatów, przeznaczymy przez następne 4 lata po 50 milionów co roku. W sumie to będzie 230 milionów w przeciągu całej kadencji. Pierwsza inwestycja dotyczy drogi powiatowej na odcinku łączącym miejscowości Góra, Dobrsk i Gralewo. Niemal 2,5 km drogi zostanie przebudowane i poszerzone. Na odcinku powstaną także 2 perony autobusowe. Dla mieszkańców powiatu, ale nie tylko, bo podróżujących po tej części Mazowsza to wyjątkowo znacząca trasa. Trasa, która po pierwsze łączy 2 powiaty, powiat płocki, powiat płoński. I droga bezpośrednio skomunikowana z drogą krajową numer 10, czyli jakby te kilka sformułowań pokazuje, jak duże znaczenie ma odcinek, który będziemy modernizowali. Dziś to jest droga, która ma mnóstwo ubytków i jest wąska, natomiast po realizacji to już będą standardy 6-metrowej szerokości, no i oczywiście nowych poboczy, no i tego co najważniejsze, czyli zupełnie nowej jezdni, która zostanie położona na odcinku prawie 3 km, więc do granicy powiatu. Więc po prostu przyzwoita, porządna, dobrej jakości droga o kategorii powiatowej. Remont na odcinku ponad 1 km przejdzie droga relacji Niemczewo-Karsy w gminie Drobin. Jest bezpośrednim łącznikiem między drogą krajową nr 60 a drogą powiatową 2998W. Jak zaznacza Andrzej Samuraj, burmistrz miasta i gminy Drobin, to ważny obszar działań gospodarczych w gminie ze względu na najbliższe obiekty i grunty rolne.
Przy tej drodze również znajduje się lub będzie znajdować się wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, gdyż takie mamy zagospodarowanie przestrzenne. Jest to ważny dla nas szlak komunikacyjny. To jest droga, szlak komunikacyjny nie tylko naszych mieszkańców, ale również szlak, po którym jeździ codziennie autobus szkolny, droga dojazdowa do wielu gospodarstw rolnych w gminie Drobin. Kwitnąco rozwija się produkcja mleka, czyli wszyscy kooperanci muszą do tych gospodarstw również dojechać. W obecnej chwili droga jest częściowo żwirowa, częściowo asfaltowa. Postanowiliśmy zrobić nakładkę asfaltową na tą część asfaltową, gdyż tamta pamięta jeszcze czasy PRL-u, także już wymaga kompleksowego remontu. Przebudowę przejdzie także ulica Gospodarska w Drobinie, będąca ważnym ciągiem komunikacyjnym w mieście, łącząca tereny przeznaczone pod rozwój usług ze ścisłym centrum. Ponadto nowe drogi pojawią się także w Bielsku. Samorząd Mazowsza przekaże niemal 2 miliony złotych na przebudowę ulic osiedlowych. Dzięki temu znacznie poprawią się parametry użytkowe, zostanie usprawniony miejscowy transport oraz ruch lokalny, a co najważniejsze, wzrośnie bezpieczeństwo mieszkańców dzięki budowie i modernizacji chodników. Tam nie były te ulice utwardzone, więc to był taki polny grunt, przez który mieszkańcy musieli codziennie rano i wieczorem dojeżdżać do swoich posesji. Między innymi te pozyskane środki pozwolą nam na pobudowanie chodników, nawierzchni utwardzonych, no i przede wszystkim odprowadzenie wód deszczowych z tych ulic. Dla nas jest to bardzo ważna inwestycja. Dzisiejsze pieniądze ratują nam inwestycję, która jest w trakcie realizacji. Przy tym wsparciu, jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, jest nadzieja, że ta umowa zostanie do końca zrealizowana. Jak dodaje wójt gminy Bielsk, sytuacja finansowa samorządów jest wyjątkowo trudna. Możliwość skorzystania chociażby z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego daje szansę realizowania ważnych dla mieszkańców inwestycji drogowych, a także z obszaru edukacji i kultury. Święto plonów to niezwykle ważne wydarzenie. Moment podziękowania rolnikom za ich trud i ciężką pracę. Ten gest ważny jest także dla województwa mazowieckiego, które po raz 21 zaprasza na wspólne świętowanie i zabawę. Serdecznie zapraszamy na dożynki województwa mazowieckiego 8 września w Ciechanowie. To wszystko, co przygotowaliśmy. Zapraszam na kolejny program Mazowsze – Wiadomości z regionu.